Igrzyska olimpijskie to wielkie święto sportu. Kilka tygodni temu z pomysłem ustawienia w Suwałkach strefy kibica wyszli radni klubu Wspólne Suwałki. I choć w pierwszej chwili zaistniały obawy przed ogromnymi kosztami zorganizowania takiego miejsca, finał okazał się jak najbardziej szczęśliwy. Na suwalskich bulwarach staną ekrany, a teren otworzy się na kibiców. Radości nie kryją inspiratorzy. Ja bardzo się cieszę, że to, co wnioskowaliśmy z Adamem, Filipem, w końcu stało się faktem, jak pani redaktor powiedziała. Mam nadzieję, że to będzie taka nowa nasza świecka, suwalska tradycja, że wszystkie takie duże wydarzenia sportowe i nie tylko będą transmitowane dla szerszej publiczności, czyli dla mieszkańców Suwałk, mieszkańców Suwalszczyzny. Szczególnie jeżeli chodzi o te wydarzenia, które odbywają się w okresie letnim. Mamy wspaniałe obiekty, wspaniałe bulwary na Czarnohańczą i musimy ten potencjał wykorzystać. Dobry początek. Strefę udało się zorganizować za, jak się okazało, całkiem przystępną opłatę licencyjną. Ustaliliśmy nieoficjalnie, że zezwolenie kosztowało niespełna 2000 zł. Problem z ekranami również udało się rozwiązać własnym sumptem, bez konieczności wypożyczania kosztownych telebimów. Mam nadzieję, że będzie to odpowiednio zrealizowane, z odpowiednim wyposażeniem, że kibice będą mogli skorzystać zarówno w porze dziennej, jak i porze wieczornej z tej transmisji. Póki co aura jest sprzyjająca. Lato jest w tym roku wyjątkowo przychylne, a niektórzy twierdzą, że aż nazbyt. Ale to kwestia osobistych preferencji. Nie ulega wątpliwości, że paryskie igrzyska zapowiadają się wyjątkowo. 350 godzin zawodów sportowych. 10,5 tysiąca uczestników tej wspaniałej olimpiady, 213 Polaków. I tutaj taka ciekawostka, 113 pań i 100 panów. Pierwszy raz w historii Igrzysk Olimpijskich wydarzyło się tak, że mamy większą reprezentację kobiet niż mężczyzn. No i mam nadzieję, że to będzie taki drobny, dobry prognostyk dla tego, co się będzie działo w Suwałkach i te strefy kibica będą powstawały przy tej okazji 33. Igrzysk Olimpijskich letnich, a także przy innych okazjach. Mamy przecież wspaniale rozwinięty sport amatorski, sport zawodowy. No i teraz chcemy, żeby kibice też mogli z tego skorzystać. Wspólne kibicowanie ma szereg walorów. Przede wszystkim integrację lokalnej społeczności. To, że odbywa się pod gołym niebem, również jest nie bez znaczenia. Ale radny widzi więcej korzyści. Jeżeli ta oferta będzie dobrze rozpromowana, dobrze nagłośniona, a mam nadzieję, że tak się stanie, mamy przecież Wydział Promocji w Urzędzie Miasta, mamy też media, z którymi tutaj właśnie rozmawiam, że odpowiednio to rozpromują i nasi mieszkańcy będą chcieli skorzystać z tej oferty, nie tylko w popołudniu, ale także osoby starsze z wnukami przyjdą tutaj na spacer, będą mogły poglądać no i zarazić te młode osoby sportem. A co jest dla nas najważniejsze? Przecież najwięcej na olimpiadzie jest lekkoatletów, a tutaj mamy wspaniałe obiekty, na których te młode osoby mogą trenować pod okiem wspaniałych trenerów, których też tutaj mamy na naszej suwalskiej ziemi. W przypadku załamania pogody organizator, czyli Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapewni możliwość udostępnienia wnętrza budynku starej łaźni. Pozostaje nam tylko zaprosić do wspólnego oglądania sportowych zmagań najlepszych zawodników.